Melbourne. Prawie 4-milionowa stolica stanu Wiktoria. Według międzynarodowych rankingów od kilku lat jest to najlepsze do życia miasto na świecie. Tutaj każdego roku rozpoczyna się sezon wyścigów samochodowych Formuły I, odbywa się popularny turniej tenisowy Australia Open i słynne wyścigi konne Melbourne Cup. W tym mieście też znajduje się najwyższy na świecie budynek mieszkalny Eureka. Ale raz w roku, w listopadową niedzielę, Melbourne staje się polskie. Bardzo polskie. Odbywa się tutaj doroczny polski festiwal, który przyciąga tłumy niespotykane na żadnych innych polonijnych imprezach. Bardzo serdecznie witam Państwa na festiwalu polskim na Federation Square. Jest to naszą witryną polskości, w której pokazujemy naszym australijskim współobywatelom dorobek naszej kultury i tradycji i oferujemy polskie potrawy i napoje, bo są one również nierozłączną cząstką naszych tradycji. Would the minister, the honorable John Pandazopoulos, proszę ministra Johna Pandazopoulosa o oficjalne otwarcie festiwalu. Dzień dobry, everyone. Widzimy dzisiaj tak wiele wspaniałych polskich organizacji społecznych i artystów zaangażowanych w przygotowanie tego festiwalu. Jak już wcześniej wspomniał pan ambasador, szczególnie cieszy duży udział młodzieży w prezentacji dorobku społeczności polskiej w Wiktorii. To, co stworzyliście, przeszło jak fala przez wszystkie inne grupy etniczne i wywarło wielki wpływ na poziom organizacji festiwali. W zeszłym roku, mimo że był to dopiero wasz pierwszy festiwal, ustawiliście poprzeczkę bardzo wysoko. Dziękuję tym wszystkim, którzy są częścią tego festiwalu. Dziękuję panu Krzysztofowi, dziękuję komitetowi organizacyjnemu oraz wszystkim zaangażowanym w jego przygotowanie. Jest to jeden z najlepszych festiwali w Melbourne. Wspierajcie ten festiwal. Wspierajcie polską społeczność w stanie Wiktoria. Wszyscy Australijczycy i wszyscy mieszkańcy Melbourne są dumni, że mogą współuczestniczyć w tym wzajemnym świętowaniu swoich tradycji i kultury. Miło jest widzieć dzisiaj tak wiele polskich twarzy wśród zebranych tutaj. Miło jest też widzieć w tym publicznym miejscu na Federation Square przedstawicieli innych grup etnicznych i kulturowych, którzy przyszli tutaj, by doświadczyć polskiej kultury i tradycji. Przy okazji chciałbym pogratulować także tym, którzy zorganizowali dzisiejszą pogodę. Będziecie teraz występować? Teraz będziemy tańczyć góralski. Tak. A jak się wasz zespół nazywa? Polonez Song and Dance Ensemble of Melbourne. Co ci się najbardziej podoba na tym festiwalu?
chłopaki. Nie, jedzenie. No, wszystko i zobaczyć wszystko kulturę polską. To w takiej kolejności było, tak? Generalnie muzyka światowa. Wspaniale jest doświadczać różnorodność kultur. Fajne są też polskie dziewczyny. Książki się sprzedają bardzo dobrze. W tym roku wyjątkowo mam bardzo dużo książek po angielsku i po angielsku i po polsku, a w ogóle jest bardzo duże zainteresowanie książkami. Jaka książka w języku polskim się najlepiej sprzedaje? Jaka książka w języku angielskim najlepiej się sprzedaje dzisiaj? Dzisiaj właściwie książki o Polsce, książki o polityczne, książki o tak jak Sprawa Honoru, Davisa, historia Polski. Właściwie historia, polska historia. Jestem bardzo pod dużym wrażeniem, po pierwsze organizacji, rozmachu tej imprezy. To nie jest tylko impreza dla Polaków, Polaków w Wiktorii, Polaków w Australii, ale to jest wydarzenie ważne dla tak wielonarodowego społeczeństwa, jakim jest w tej chwili stan Wiktoria. Więc świadczy to o tym, że Polacy starają się wychodzić do środowiska australijskiego, do tak zwanego głównego nurtu społeczeństwa australijskiego, co jest ważne, że nie zamykają się w sobie. I to z punktu widzenia marki polskiej, obrazu Polski jest nie do przecenienia. Warto było przyjechać, bo przede wszystkim spotkanie z czytelnikami. No i czytelnicy mają okazję właśnie zobaczyć moje utwory, także myślę, że warto było. A pogoda piękna, także nie narzekam. Czy duże jest zainteresowanie twoimi książkami? No wydaje mi się, że tak. No to jest ciągle początek promocji. Książka się ukazała we Wrocławiu i sprzedawana jest tak we Wrocławiu, jak i na Antypodach. Znaczy we Wrocławiu, w ogóle w Polsce, po księgarniach. Na festiwalu w Melbourne spotkaliśmy bardzo ciekawą, kolorową grupę, ubraną dość niecodziennie. Jeździmy na motorach regularnie i mamy taką polską nieformalną grupę motocyklową, która się spotyka raz w miesiącu i jeździmy zawsze gdzieś na lunch po pięknej drodze, a od czasu do czasów wyjeżdżamy gdzieś na 2 albo 3 dni. I Basia, to się zaczęło mniej więcej 3 lata temu, jak nie lepiej, od wyjazdu do Kumy. Objechaliśmy wtedy Góry Śnieżne, mieliśmy ludzi z Melbourne, mieliśmy ludzi z Sydney. I od tej pory też utrzymujemy kontakt z naszą grupą w Sydney, znajomymi w Sydney. I raz w roku się tak spotykamy gdzieś w połowie drogi, żeby oni mogli przyjechać, żeby myśmy mogli dojechać. No i tak jakoś leci. Co doradzilibyście motocyklistom z Polski, którzy chcieliby przyjechać do Australii i... Chcę panu pokazać, to proszę zobaczyć moją koszulkę. Tutaj z tyłu prosimy zobaczyć. Dlatego, że teraz mamy grupę polską, motocyklową, która właśnie objeżdża Australię. Przylecieli do Sydney mniej więcej 3-4 tygodnie temu. Pojechali potem na północ do Darwin, potem przez Broome i przez Perth, przez Nullarbor, pojechali do Ayers Rock i w środę, w tym tygodniu, oczekujemy ich w Melbourne. Ten festiwal stał się świętem, który przyciąga ludzi do wspólnych spotkań tutaj. Wspaniała, po prostu wspaniała impreza. Myśmy byli na niej w zeszłym roku. Bardzo się nam podobało. I w tym roku przygotowaliśmy ulotki naszej grupie. To jest po prostu miejsce, gdzie się Polacy mają okazję spotkać. I w zeszłym roku było wspaniale i w tym roku też jest wspaniale. Kiełbaski 5 dolarów, proszę państwa, specjalność dzisiejsza. Pod
Polski dolar 50. Brać, wybierać. Panie i panowie, zapraszamy na pączki świeże. Kolejka bardzo długa. Co najbardziej idzie dzisiaj? Kiełbaski i bigos. No macie prawie kilometrową kolejkę. Tak, no niestety mamy, ponieważ wszyscy czekają na pierogi. Proponujemy ludziom, żeby wziąć kiełbasy czy naleśniki, jednak nie, każdy chce jednak pierogi. Pierogi są tutaj sukcesem w tym roku, ponieważ nie ma dużo osób, które sprzedają pierogi. Pod szyldem Towarzystwa Polskiej Kultury jest długa kolejka. Po co panie czekają? Na placki. Na jakie placki? No, kartoflane. Ziemniaczane. Ziemniaczane. Warto aż tak długo stać? No trzeba. Na taką okazję trzeba stać. Trzeba poczekać. To jak robicie te wspaniałe placki? Jaki jest przepis na to? Dwie duże miski ziemniaków utartych. 8 łyżek mąki zwykłej, dużych łyżek, 4 łyżki mąki rosnącej, 10 jaj, trochę pieprzu i soli do smaku. Dziękuję bardzo. Tu widzę, że panie nie tylko sprzedajecie wspaniałe placki dzisiaj, ale również dajecie instrukcje, jak to robić samemu. Oczywiście, jeśli klienci pytają, to absolutnie. W porównaniu z ubiegłym rokiem lepiej jest dzisiaj? Więcej sprzedaliście? W zeszłym roku, pamiętam, brakowało placków. To znaczy nie braknie nam. Na pewno nam nie braknie. Zaczęliśmy w tym roku na czas i jeśli państwo widzicie, jakie są kolejki, więc wydaje nam się, że placków nie braknie, a ludzi jest dużo. Więc na pewno jest tak samo albo lepiej niż w ubiegłym roku. Próbowałeś kiedyś polskiego jedzenia? Nie, teraz będzie po raz pierwszy. Spróbuję placki ziemniaczane z cukrem i śmietaną. Właściwie przed chwilą jedliśmy polskie kiełbaski kranckie, były bardzo smaczne. Każda chata ma swojego skrzata. Legendy polskie, dekoracje na choinkę, robione przez harcerki. Śpiący rycerze w Tatrach. Przetłumaczyliśmy, żeby dzieci, które nie mówią po polsku, też miały dostęp do kultury polskiej. To jest ta cukiernia. Coś tam musimy znaleźć. No pa.
buciki są właśnie robione, szyte całkowicie w Polsce i bardzo jesteśmy dumne z tego, że nie tylko Polacy kupują i mamy niektórych takich klientów, którzy wracają już po trzecią, czwartą parę. Już od 2 lat prowadzimy ten biznes, zaczęłyśmy, ponieważ uważałyśmy, że jesteśmy dumne z polskiego produktu i to chciałyśmy pokazać, że w Polsce od zawsze były produkowane bardzo dobrej jakości buciki, szczególnie dla dzieci. No a tutaj widziałyśmy taką lukę w tym rynku w Australii na buciki dziecięce i chciałyśmy po prostu, zobaczcie, są polskie buty, które są bardzo dobre, dobrej jakości i są piękne też, nie tylko dobrej jakości, ale piękne są. Polskie kosmetyki bardzo dobrze się sprzedają, kupują nie tylko Polki, ale również i Australijki, z czego jesteśmy bardzo zadowolone. W Adelaide mamy swój sklep, w którym można przyjść i kupić kosmetyki, jak również zamówić przez internet. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Jak na razie wiemy, że jesteśmy jedyną firmą w całej Australii, która importuje polskie kosmetyki legalnie. Czy jest to twój pierwszy kontakt z Polską? Nie, moja żona jest polsko-ukraińskiego pochodzenia. Poza tym mój kolega ma również żonę Polkę. Obracamy się więc wśród polskich przyjaciół. Miło spędzamy czas przy polskim piwie i polskiej kulturze. Enjoy the beer, enjoy the culture. Very nice. Na zdrowie. Widzę, że dobrze bawicie się przy polskiej muzyce. Tak, piękny dzień. Jesteście z Rosji? Tak, jesteśmy z Rosji. Podoba wam się festiwal? Super, bardzo się podoba. A co najbardziej? A spotykać się wszystkimi koleżankami i kolegami z polskiej szkoły. Pączki! Pączki! Super. I pierogi! Polskie jedzenie. Przyjdziecie również w przyszłym roku? Oczywiście! Jak nie można! Co roku! W ubiegłym roku wydawało nam się, że no, mieliśmy stracha po prostu, mieliśmy okropnego stracha, jak to wyjdzie i nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu, bo wydaje mi się, że na tym polega chyba cała jego moc i cały urok, że ludzie przychodzą, robią to w zasadzie za darmo, artyści, organizatorzy wkładają w to tyle serca i to jest jak gdyby przedłużenie tego, co jest chyba najpiękniejsze w tym polskim społeczeństwie, to znaczy bezinteresowna służba dla wspólnego dobra i chyba to przetrwało właśnie w tych młodych ludziach. I to jest chyba największy sukces tego festiwalu.